Wiemy dokładnie, że zostało nam coraz mniej czasu do świąt. Jutro ostatnia okazja, aby zrobić zakupy. No i ważne jest to, aby w sklepie kierować się tym, aby kupować produkty polskie, oznaczone znakiem produkt polski i takich właśnie produktów, aby wspierać polskie rolnictwo między innymi. No, szukajmy. Żeby było łatwiej, to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało standardy oznaczania żywności jako produkt polski i dzięki temu łatwo można to wyczytać na etykiecie. Tradycyjny żurek, jajka czy babka. Bez tego nie wyobrażamy sobie świątecznego stołu. W większości polskich domów trwają gorączkowe przygotowania do Wielkanocy. Dlatego razem z Łucją i Jackiem Bloch pokażemy Wam dziś, jak kupować świadomie i dlaczego warto wybierać produkty z oznaczeniem produkt polski. No to co, Lucy? Czas zrobić świąteczne zakupy? Tak, chodźmy, już coraz mniej czasu. Masz listę zakupów? Uff, mam, myślałem, że zapomniałem. Całe szczęście, no to chodźmy. Płatki śniadaniowe nam się nie przydadzą. Kasza jęczmienna też nie na dzisiaj. O, jest mąka. Czy to na pewno ta? No tak, zobacz, ma znaczenie produkt polski. To bierzemy. Makaron nam się nie przyda do babki, chociaż na niedzielny obiad byłby idealny. O, jest cukier. Bierzemy? Bez kilogram. No i super. Potrzebne nam będą jeszcze jajka. Są chyba w tamtej alejce. I zobacz, tu masz oznaczenie produkt polski, co nam gwarantuje, że zostało to wytworzone z polskich surowców. Masz rację, trzeba wspierać polską gospodarkę i rolnictwo. Idziemy. To jak, mamy wszystko? Jeszcze mleko. Kupmy to z biało-czerwoną flagą. Bardzo dobrze. Warto robić świadome zakupy i wybierać polskie produkty. Żywność ze znaczeniem produkt polski daje nam gwarancję, że powstało to z polskich surowców. To co, Lucy? Bierzemy się za pieczenie babki. Uwielbiam wielkanocną babkę. Tak, bierzmy się do pracy, goście niedługo przyjadą, nie mamy zbyt wiele czasu. No to jak nie mamy zbyt wiele czasu, to podaj mi proszę mąkę. To co, teraz jajka. I trochę cukru. I trochę cukru. No dobra, jajka mamy, odbierz mi proszę 180 gramów. Ostatnia prosta przed nami. O, jak pięknie pachnie. To co, próbujemy? No chyba nie ma innej opcji. Zaczynajmy. Warto robić zakupy świadomie i wybierać polskie produkty z tym znakiem. Bo to świetny wybór, ale chyba jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak odróżnić te produkty od innych. Produkt polski to produkty oznakowane biało-czerwonym logiem z napisem właśnie produkt polski. One powstały na bazie polskich surowców i tutaj 75% surowców przynajmniej musi być użyte, jeśli nie wszystkie mogą być pochodzenia krajowego. Przynajmniej 75% takich produktów, pozostałe części mogą pochodzić spoza kraju pod warunkiem, że one nie są dostępne tutaj. Logo znajduje się na etykiecie, bądź w momencie, kiedy produkt nie jest zapakowany, może być umieszczone na dodatkowej zawiesce. Wybieramy produkt, który powstał tutaj na miejscu, z krajowych produktów. Jednocześnie sięgając po taki produkt, wspieramy naszych sąsiadów, naszych znajomych, którzy ciężko pracują, żeby coś dobrego wyprodukować.